Poczekaj, false start. Chciałbym zrobić test tego prosto Camaro. Czy ten samochód, pojazd... Ha. Czy to jest dobre w ogóle? Bo mamy teraz Copo Camaro, nie? Copo Camaro to jest taki naprawdę potężny dragowiec. Copo Camaro jest tutaj. To jest Hot Wheelsowe Camaro. Mam go 6 sztuk, okej. I Copo Camaro dla mnie to był jeden z lepszych dragowców. Okej, ja wiem, że tam są niektóre samochody, powiedzmy tak, zbugowane. Na przykład można sobie zrobić... jakąś Diablo można zrobić tak, że zajebiście przyspiesza i praktycznie nic nie jest w stanie go rozwalić. Ale mówię o takich samochodach w stylu, wiesz, w stylu dragowym typowo, nie? I Camaro Copo jest naprawdę potężne. I teraz doszedł ten prostok. Chodźmy tam może na... O, może chodźmy na tor... tutaj w tym... W tym lesie takim. Tam sobie pojedziemy. Samochodem ciężko się skręca. Ja lubię w tym lesie się ścigać dragowo, dlatego że tam jest cicho, wiesz, w porównaniu do tego festiwalu Horizon. Jak ciężko nim skręcać. Na festiwalu Horizon jest strasznie dużo szumu i wszystkiego i auto słabo słychać, moim zdaniem. O kurde, ale potęga. Potęga. Ja bym chciał, żebyśmy mogli ten stelaż do stójki usunąć z tyłu. No bo nie jest od tego, żeby samochód, wiesz, nie stanął, żeby go nie wywróciło na dach. Ale chciałbym go usunąć i zobaczyć, co się stanie. Jakby był jakiś taki mod, który by to usuwał, byłoby zajebiście, ale niestety nie ma, no. Szkoda. Dobra. Jesteśmy na tym. Nawet zadriftował, popatrz. No i to jest zajebiście szybkie. Ja tu chyba mam tylko 3 biegi w tym samochodzie. I to wystarczy. Tam jest jakaś chora pojemność, jakiś chory moment obrotowy. Szalony jest ten samochód. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj przetestowali, zrobili takie porównanie. Ten Chevrolet kontra Prostok. Za chwilę wezmę sobie Prostoka, stuningujemy go sobie. A nie, 4 biegi mam nawet, okej. No i to jest, kurde, zajebiście szybkie, zobacz. Naprawdę taka super mocna fura. Diablo GTR było najszybsze drogowe auto. Już nie jest najszybsze drogowe auto Diablo GTR. Ciśnie ładnie, nie, Szczepan? Takie... Dobra, i teraz mamy najnowszego Prostoka. Jak opowiem wam, zdobyłem już pierwszego tygodnia, dlatego że można było zrobić wszystko z playlisty festiwalowej i wtedy, jak sobie to zrobiłeś, dosłownie wszystko, że wszystko, to miałeś te 80 punktów. I mogłeś go mieć już w pierwszym tygodniu, ale nie miałem czasu przysiąść, żeby sobie go przetestować. I to jest to? Ja pierdolę. Specjalnie razem z wami go odebrałem. Prostok Camaro deklasuje wszystkie auta w dragu? Serio? Wygląda przepotężnie, ale jest taki zajebiście opływowy, no nie? W porównaniu do Copo Camaro, ten wlot tutaj, co to jest w ogóle? Wygląda... No nie wygląda fajnie, nie? Tak pod kątem jakiegoś designu tunerskiego. Ale może fajnie jeździć na dragu. O ku... Ej, tym się nie da skręcać. Wow, okej, okay. No to nie jest samochód do skręcania. A może zrobię go sobie na drift? Byłoby ciekawie. Jest taki wąski, może on nie jest tyle wąski, ale jest bardzo długi.
żeby to powietrze go opływało, nie? Zajebiście długi jest. Sprawdźmy, jak on będzie sobie radził tutaj. Trochę taki naskarowy, wydłużony, nie? Jest, jest. Dobra, ile damy biegów? 5 biegów, okej. Czy pojedzie 500 km na godzinę? To jest na razie wersja niestuningowana. Nic z nim nie robiłem. O kurde. Dobra, opcja jest taka, że te samochody dragowe, one wcale nie muszą... nie muszą mieć ogromnego V-Maxa. Tu chodzi tylko i wyłącznie o przyspieszenie. Okej. Testujemy. A tak, Rimac rozwali na starcie, spokojnie. Spokojnie, no Rimac, napęd na 4 buty. Tutaj mamy tylko napęd na tył. Ale ten napęd na tył, zobacz na te koła. To jest to. To jest to. Dobra, Happy Mateo, gotowy jesteś? Sztuczne ograniczenia prędkości ma? Może. A tu mam launch control w nim. O tak, Lamborghini Diablo go rozwali. Dobra, trąbcie i startujemy. Siema Aladdin. O, ja jestem gotowy. Dobra, jeszcze raz, powtórzmy, bo ja miałem jakiś... Niepotrzebnie mówiłem, no. Akurat skończyłem mówić w momencie, kiedy zrobiliśmy trąbienie. I on ma tu jakieś nawet światła pod tym spoilerem, z tego co widzę. Okej, jeszcze raz. Idealnie! Co? Ej, niestuningowany tak robi? O kurde, jakie to mocne jest! Ej, ale przyspieszenie było kosmiczne. On jest w ogóle niestuningowany teraz. Kosmos! Mati został w ogóle gdzieś z tyłu? W Lotusie? Wow! Ej, to jest ten zbugowany Lamborghini Diablo GTR. Jechaliśmy praktycznie równo, może tam jakaś desynchronizacja była, dlaczego Diablo było z tyłu, ale do tej pory Diablo był takim naprawdę potężnym samochodem. Okej, spróbujmy jeszcze raz. To jest chyba dobra fura. Teraz wystartowałem z launch control. Wow. To jest chyba dobre. Okej, to w takim razie jadę zrobić jego szybkiego tuna. I jak ktoś chce, możemy zrobić tak, że wezmę... Stuningujemy dwa te, bo to też jest Camaro, nie? Dwa te samochody na maksa. Czyli na maksa tuningujemy Camaro Coupo i ktoś z was niech weźmie Coupo, a ja będę miał tego prostoka. I zobaczymy. Okej, jadę tym, nie wiem, na jakąś chatę, czy... Spróbuję się na zakrętach w tym... O, tu jest niedaleko chata. Spróbuję zakręty nim pokonać. W ogóle zobaczmy w środku. O kurde! Jak to wygląda? Ej, wyobrażasz sobie jechać czymś takim? No fakt, nie musisz się rozglądać na boki. Nie, żeby tam patrzeć, czy ludzie są na pasach, czy coś, więc nie jest to istotne tak naprawdę, czy masz dobre pole widzenia, czy słabe, ale to wygląda to dość przerażająco, że tak mało widać w środku tego auta. Moim zdaniem za mało. Nie? No masz jechać na wprost i to jest w zasadzie najważniejsze. Okej, Aladdin widzę, że wziął furę. Kurde, się rozbił ziomek. Wiecie, czego się boję? W przyszłości chcę sobie zrobić motion rig. To jest takie stanowisko, które się rusza w momencie, kiedy masz jakieś zderzenie w grze, czy tam w symulatorze, no nie?
Jak będziemy robić zloty, ja wiem, że niektórych bardzo kusi to, żeby uderzyć w mój samochód. I do tej pory, jak ktoś we mnie uderzył, to tam wiesz, kierownica mi po prostu latała na wszystkie strony, nie? Ale jakbym miał takiego motion riga, takie stanowisko, które by się ruszało, to jakby ktoś we mnie uderzył, to ja bym chyba wleciał pod sufit. Nie wiem, czy to w Forzie działa, ale chyba tak. Tak czy inaczej, bałbym się to włączać na jakiegoś live'a czy coś. Mogłoby się skończyć niebezpiecznie. No dobra, czyli co, mówicie, że dobre auto i że fajnie da się je zrobić. Zobaczymy. Zobaczymy. Robimy. Więc... dużo można przy nim porobić. Chyba nie, z tego co widzę, mało ma opcji. Więc tutaj mamy tylko napęd na 4 koła, jakbyśmy chcieli. A wiesz co, fajnie byłoby go wziąć. Zajebiście, że dodają takie auta. Tutaj są wyścigi dragowe w Forzie, ale one są tak, wiesz, po wijakach. One nie są jakoś tam super ciekawe, moim zdaniem. No nie wiem, no... nie ma tutaj stagingu na przykład. Czegoś, co w wyścigach dragowych jest bardzo ważne, żeby rozgrzać opony, żeby odpowiednio samochód przygotować do tego startu i odpowiednio wystartować. Namiastkę tego mamy w The Crew Motor Fest. Tutaj tego nie ma i mi tego chyba brakuje. Nie wiem, co tu wybrać. Dobra, to tyle. Teraz opony mamy domyślnie pewnie dragowe już, nie? Więc tu nie trzeba nic zmieniać. Zresztą to są Goodyear opony, zobaczcie. Ej, i są wsadzone forzowe felgi? Tak to wygląda. A da się na... nie, to są chevroletowe, ale Forza ma podobne felgi. Chyba z tych. Zaraz zobacz. O! Te są bardzo podobne. Patrzcie na tylne koło. Tutaj mamy taką felgę. A domyślna jest taka, no identyczna, nie? Ej, zostawimy te felgi, a jest ta lżejsza? Oczywiście samochód musi być jak najlżejszy i tak się składa, że ta felga jest aż 17 kg lżejsza. Myślę, że w takich zawodach każdy kilogram ma znaczenie. Oczywiście wybieramy jak najmniejszy cal. Okej. Przełożenie napędu i tu możemy dać co? Czterobiegową, driftową skrzynię. Myślę, że samochód może trochę gorzej przyspieszać. No nie wiem. O, ale zyskamy na wadze. Niedużo, bo 2 kg. Myślę, że to będzie trochę jednak za mało tych przełożeń. Ej, czy ja dobrze spojrzałem? Mamy tu aż 8 litrów, 8,2. Wow, wow, to jest naprawdę dużo. Najlepsza jest siedmiobiegowa? Jest najcięższa? Nie, nie jest najcięższa. Nie jest najcięższa. Ale jest ciężka. Najcięższa jest chyba 10, tak? Chyba tak, 10-biegowa najcięższa skrzynia. A tu mamy najlżejszą 4-biegową. Na razie zostawmy standardową, wydłuży się te biegi chyba. Też z drugiej strony... właśnie. Może zdajmy 6-biegową. Zobaczymy potem. I tu właściwie nic więcej nie da się zmienić. O kurde, to będzie zajebiście szybkie. 1800 koni mechanicznych, to jest bardzo dużo. Ludzie pewnie myśleli po wyglądzie tego samochodu, że to będzie jakieś, nie wiem, 6000 albo 8000 koni mechanicznych. Ale to nie jest, bo jest też kilka kategorii tych samochodów dragowych. I te takie naprawdę jakieś przesadzone moce po kilka tysięcy koni mechanicznych, to już jest klasa Top Fuel. A to nie jest Top Fuel, to są samochody, które mają po 1400 koni mechanicznych. One są po prostu skonfigurowane na dragi odpowiednio, ale to nie jest jakaś tam moc, która wiesz, zwali z nóg, nie? Kompletnie. Okej, dobra. Zobaczmy na razie, o kurde, to może być szybkie. To może być szybkie, no zobaczymy. Co możemy tu ustawić? Dajemy sobie tak. Dajemy sobie tak. Obniżony jest do maksa. Docisku nie można zmniejszyć ani zwiększyć, jest zablokowany. No i dyferencjał jest zablokowany. To dobrze, tutaj tak ma być. Ma samochód jechać na wprost, prawda?
Czy auto jest płatne? Nie. Możecie sobie je normalnie zdobyć w grze za 80 punktów w playliście festiwalowej. O, okej. Okay. Ej, fajnie wygląda w ogóle na tym piasku i w tle, nie? Te lasy. Bardzo mi się podoba. Czy mamy tu jakiś inny kolor? Możemy sobie o tak na czarno pomalować, jeśli byśmy chcieli. Zobaczę, czy ktoś zrobił jakieś fajne malowanie do niego. Coś jest! Ale czy faktycznie fajne? Tutaj jakieś białe? Tutaj taka fajna amerykańska flaga. Diablo Killer, proszę bardzo! O kurde, to faktycznie jest Diablo Killer? O, to mi się podoba, niech będzie to pomarańczowe. Dobra. O, tam było, autentycznie było tam malowanie Diablo Killer, no. Okej, okay, wychodzimy. Jest, gotowe. Dużo tu nie pozmienialiśmy, bo właściwie na moc wpływa tu inny kompresor. Wydłużyliśmy biegi, zmieniliśmy skrzynię na sześciobiegową zamiast pięciobiegowej domyślnej. A, czekaj, bo mam tu jakieś filtry na mapie włączone. Moment. I nie widzę was. O, teraz. Dobra. Ja się zastanawiam, czy powinienem manualnej skrzyni tu używać? O nie, postać sięga po ten drążek do zmiany biegu. Nie zdążę tak szybko zmieniać w tym aucie chyba. O kurde! O, ale to ciśnie. Okej, ja idę od razu na autostradę. Jestem strasznie ciekawy, jaki wyjdzie z tego VMAX. Ktoś tu jedzie za mną. Lexus, ten zajebiście brzmiący. Siema, Aladyn. O, ale ciśnie. Jak pocisk. Samochód to jest tester komputera, bo dosłownie może ci się świat nie doczytać na czas. O się! Łatwo się rozbić. Dawaj, Rimac. Let's go. Aha, on mi trąbił, żeby ten. Okej. Okay. Uuu, ale ciężko się skręca. Jak to zapieprza. 360, to tak lekko. Nie da się, ty. Wow. Znaczy 300, 400! Tam było 400, nie 300. Trudno się nim skręca przy takiej prędkości. Czy wy widzieliście te kapcie przez chwilę? Czekaj, czekaj, czekaj. Skoczymy tutaj. Pokaż mi to. Okej, okay, to musi mieć naprawdę dobrą trakcję. Nie da się dać szerszych już, ale te wystarczają. Okej, okay. No jest to szerokie. I tutaj też chciałbym ten stelaż do stójki wywalić, żeby, wiesz, z ciekawości zobaczyć, co się stanie. To co, idziemy na tamten tor dragowy? Niech ktoś weźmie Copo Camaro, chodźmy się tam przejechać. Na ten taki w lesie tam, lotnisko opuszczone, o. Mocno hamować, żeby wykręcić. Ale już tak, wrzuci się tą piątkę i dalej nic się nie dzieje, nie? Okej, okay, trzeba puścić gaz, jest trochę lepiej z tym skręcaniem. Ale ogólnie ciężko. O, widzę, że nie tylko ja mam problemy z opanowaniem tego. 460, to, no macie rację, że coś ta prędkość maksymalna jest sztucznie zablokowana w tym samochodzie. Jest coś nie tak. Może jakby się go tak obniżyło i zbagowało to zawieszenie, to by... A myślę, że na pewno da się go zrobić na 500 km na godzinę. Okej, okay. To co, jedziemy sobie tam.
zróbmy tam zlot samochodów dragowych. Ciężko sobie wyobrazić to, że Rimac jest wolniejszy na starcie od tego auta? Wbij szóstkę, może coś... Nie, no tam już piątka, już na piątce nie dawał rady przy tych 460. To słabo, oni tak właśnie sztucznie ograniczają tą prędkość maksymalną w samochodach. Nie wiem dlaczego. Smutne trochę. A tu był gdzieś zjazd chyba wcześniej na to lotnisko, tak? Chyba gdzieś tutaj był. To jedźmy tu zobaczyć. Ogólnie w każdym kloningu tak jest. No ale wiesz, ja nie chcę tutaj robić jakichś tam zgliczowanych tych ustawień, nie? Tylko zobaczyć, co się stanie z takich czystych osiągów. Ale przyspieszenie to ma. Myślę, że jednak ta pięciobiegowa skrzynia lepiej by tu zadziałała. Okej. Zawracamy. Ustawiamy się jakoś tak mniej więcej równo. Tu nie ma żadnej linii, nie? Teraz pytanie, czy startować z launch control, czy o tak o po prostu? Jest Copo Camaro, okej. Chyba możemy startować. O, ale poszedł! Co on tak wyrwał? To wyglądało jak lag! Gdzie jest Copo Camaro? Alady, ty masz tunigowane? Co jest? Ej, serio? Ej, stunigowałeś to kopo, czy nie? Ja chyba wezmę swojego koposa, bo ja mam swojego koposa stunigowanego na maksa, zdaje się. Zmniejszył biegi. Będzie trochę większa prędkość maksymalna. A, mówisz? Dobra, jeszcze raz. Próbuję teraz z launch control wystartować może. Chociaż nie, on się w ogóle... Nie potrzeba tego launch control. Nie potrzeba, wiesz, ograniczać mocy, wydaje mi się. O, czekaj, false start. Ej, co tu się wyprawia? Kto tu zajeżdża drogę? Ja startuję koło kopo. Bo jeszcze raz chcę zobaczyć. Aladdin, ty masz ulepszony? Najlepszy tuning? Co ty gadasz? Czekaj, ja wezmę koposa. Jak wszyscy mają prostoka. Fajnie wygląda z tym malowaniem. Chevrolet. To jest naprawdę szybkie. Copo Camaro. Okej. Dawaj. Ja myślę, że was porobię. Kurde, lekko. A teraz zmieniliście? Dawaj tego prostoka tutaj. Prostok kontra Camaro Copo. O kurde, co to za lagi były? Coś zlagowało. Ej, tutaj powinny być te światła, nie? Do startowania. One były w Forzie Horizon 4. Ty, a dawaj sobie odpalimy wyścig dragowy. Zobaczymy, jak tam się spiszą, bo tutaj są przecież dragi, nie? O, dawaj tutaj. Nie, czekaj, to nie jest drag. Drag jest... Ej, nie było na autostradzie? Dragu? Gupa? Był chyba. Dobra. No odpalmy tu w takim razie. Tu odpalimy, o. Dobra, mamy PVP.
i tutaj trzeba tak, żeby każdy wziął odbojętnie jaki samochód, nie? I nie można dowolnej klasy wybrać. Ale tu chyba S2 będzie, nie? Wydaje mi się, że S2. Okej. Dobra. No to let's go. Bierzemy Camaro Coupe. No myślę, że może być ciekawie. Ach, dobra, herbatka. Ej, no faktycznie, ten start teraz czuję, że taki jest niezbyt. Ale zobacz, jak Camaro Coupe, o ile mniej opływowe to jest. Trzęsie tym wszystkim, nie? Ej, a ja widzę, że ty masz prostoka chyba nieporobionego. Czy masz porobionego na maksa? Nieporobionego ten. Ja mam słabiej porobionego od Aladyna. Aladyn wcześniej z tyłu został. Myślałem, że mam Coupe na maksa zrobione. Zostałem z tyłu. Za 20 milionów można tego wystawić Ferrari. A to jest co innego? A nie, no ten sam rocznik, wszystko to samo, o co chodzi? A tego chcę wystawić i jest za 752 000. Ej, bo zgłupiałem teraz, to czemu ten jest za 20 milionów do sprzedania? Dobra, wystawiam go. Dziwne to było. Tutaj jeszcze mam jakiegoś staruszka do sprzedania. Teraz jestem w duplikatach jak coś, więc mam nadzieję, że tak. Dobra, mam zaznaczone duplikaty. Kupiłbym, bo jakbym wystawiał auta, które mam unikalne, nie? F40. Auto Buddy na sprzedaż? Nie, no tamte Bugatti co tego, to nie. Z tym malowaniem takim specjalnym ze zlotu. MK40. Nie, to jest Ford 40, ale nie pamiętam co. GT40, o właśnie. Co tu jeszcze takiego legendarnego mi zostało do wystawienia? Venom? To chyba też... To nie jest jakieś specjalne auto, nie? Ja 2 miliony, nawet nie będę wam wystawiał. Bone Shaker. Boję się tych właśnie aut wystawiać Hot Wheelsowych, bo... jak ktoś nie ma tego dodatku, to chyba nie może ich kupić, ale jak ktoś chyba, jak ktoś je kupi, to mogę dostać bana. Jakoś tak to było. D-Type, 2 miliony, też się nie opłaca, ale wystawię. Na godzinę, proszę bardzo. Cena wywoławcza taka sama jak cena zakupu. Zawsze miałem łeb do interesów. Dobra, idziemy dalej. Jesko. Tu chyba miałem... Aha, dobra, nie mogę tego sprzedać, bo tam mam zrobione te pojazdy pod konkretne rzeczy, ale Miurę mam do sprzedania. Będzie za 20 milionów? Nie, no to się nie opłaca. Jeszcze jednego SVJ-a mam do sprzedania? Naprawdę? Okej. Okay. Mam nadzieję, że to jest faktycznie duplikat. Łeb jak sklep, nie? Dobra, wystawione. Lexus LFA. Lexusa chyba można normalnie kupić, nie? Także to nie jest nic specjalnego. Jeszcze jedno Maserati mogę wystawić. Pyk. Dobra, ostatnie auto. Wystarczy już tego wystawiania. McLareny, to pewnie każdy ma. Tutaj ten Mercedes-Benz 300 SLR. 20 milionów, może być. Czekaj, co? Jak to nie są duplikaty? Ej, weź mnie nie stresuj, ja zaznaczyłem duplikaty. Nie gadaj. Duplikaty zaznaczyłem, halo? O nie, ktoś wykupi moje... Czekaj, muszę wejść szybko w aukcję, żeby mi nie wykupili tego. Moje aukcje. Nie kupujcie tego, kurde. O nie, nie wczytuje mi się. Kurde, już się sprzedały. Serio? Sprzedałem dwa Lambosy? Tak. O nie, nie mam Lambo SVJ. Niedobrze. Niedobrze. Straciłem moje SVJ-y dwa. To były dwa ostatnie. Źle się dzieje. Tak, już ich nie mam. Już ich nie mam. No to słabo. Chyba sprzedałem. Ale tam wybrałem duplikaty. Will sell? Okej. Sprzedałem, no wybrałem tam duplikaty, więc chyba nie powinno mi się. Ja ci mogę dać się swoje.
O nie, czekaj, to muszę wejść w swój garaż. Bo na, pamiętam, że to auto długo zdobywałem. Czekaj. Lamborghini. Ty no nie ma go. O nie. Niedobrze jest. Będę musiał na niego polować. O, ale się źle zrobiło. Czekaj, może jeszcze uda się go odkupić. Lamborghini. Źle się stało. To jest dosyć takie unikalne auto. Lamborghini Diablo Aventador SVJ. Jest jeden. Dawaj, bierzemy. Szybko kupuj. Jest. Czekaj, czy ja go kupiłem? Za ile ja go kupiłem? Za 250... Za 275 tysięcy kredytów? Czekaj. To jest na pewno SVJ? Tak. Ej, what the hell? O? Czekaj, na pewno mi się to kupiło. Nie zdążyłem kupić? A, faktycznie, ktoś kupił szybciej. O nie. Jeszcze raz. O, dawaj, dawaj, dawaj. A, niepotrzebnie tu wchodzę, nie? To można sobie od razu wybrać. Ej, różowy. Ej, czekaj, no. Jak? Kupujemy. Kupujemy SVJ za 100k? Ej, jak to zamknięte? Ktoś już kupił szybciej. O nie, sprzedałem moje SVJ-ty. No trudno, no. Dobra, mam zrobionego tego prostoka. Chodźmy w końcu na ten wyścig dragowy. O, teraz wszyscy będą cisnąć tymi Camarosami. To autentycznie jest teraz najlepsze auto dragowe? Tutaj stoi jakiś ziomek. Dawaj, robimy mu fotę. Patrz, ma jakieś Ferrari. A nie, czekaj, ten się brzydko zaparkował. Tutaj mamy fajnego gościa do foty. Stoi sobie w BMW. W bobrze. Cyk, dawaj mu fotę, trzaskamy. Proszę bardzo. Brzydki ma kolor taki niebłyszczący. Patrz. To nie jest zlot. Jego po prostu, to jest jakiś random gościu. Ty nawet ma kask Kena Blocka. No. Jak fankę na bloka, to robimy foto. Zapisuję go na później. Fajny ulep. Dzięki za zdjęcie. Dobra, sprawdzamy. Dusi się przy starcie. Tak, myślę, że te pięciobiegowa skrzynia wystarczy, tylko żeby uzyskać lepsze przyspieszenie, byśmy musieli jeszcze bardziej te biegi skrócić, wydaje mi się. Nie? Chodźmy na jakiś wyścig może. Dragowy. A w sumie tu jest Festival Horizon, to sprawdźmy. Horizon. Gdzie ten drag jest? Z drugiej strony? Tak, nie tutaj. Nie, no tutaj jest. Co, nie było tego widać na minimapce? Ja bym chciał jeszcze się na skrzyni manualnej ze sprzęgłem tu przejechać. To jest trochę hardcore. Dobra. Kooperacja? Nie, PVP jedziemy. Dobra. Tutaj weźmiemy sobie tylko, żeby wszystkie samochody. O, to będzie to, nie? Dobra. Niech ktoś weźmie Copo Camaro. Jakieś inne fajne dragowce. Czy chce SVJ? Nie. Nie, no jakoś sobie poradzę, no już trudno. Tak, jak pierwszy raz zobaczyłem, że mają dodać to auto do Forzy, to tak pomyślałem, że fajnie byłoby je zrobić na jakiś drift albo coś. Ja biorę Copo, okej, to ja biorę prostoka. O, ale fura wygląda potężnie, ty. No gigant. Okej.
Zobaczmy. Prostok i jedno topo. No zobaczymy jak pójdzie. Wydaje mi się, że powinienem skrócić te biegi. Że te 400 km maksymalnie wystarczy, nie? Niepotrzebny jest tutaj taki VMAX wysoki jak 460. O kurde. No ten start mam kiepski. Nie? Ile tam żeśmy mieli na mecie? Nawet nie spojrzałem. Good game. Tutaj Camaro Coppo dobrze startowało, nie? Tylko później... A czy wiesz, tu w Forza Horizon 5 i tak nie ma opór aerodynamicznych, tylko po prostu robię jakiś tam samochód na zasadzie okej, no ten samochód jest taki, tamten jest taki i po prostu przy wyższych prędkościach gorzej przyspiesza, nie? No ale... No wolniejsze jest to Coppo, no i koniec. Gdyby to było Beam Engine, to tam by to miało więcej sensu, bo tam jest normalnie wiatr. Nie wiem, czy są opory aerodynamiczne, oni chyba mają to w następnym update'cie dodać. Ale tam to już by miało więcej sensu, nie? Wiesz, ogólny kształt samochodu. A tutaj to jest po prostu tak o zrobione, tak o. Nie? Nie jest to wiadomo symulator, ale... Czyli 460 km na godzinę jest taka prędkość sztywnie ograniczona dla tego samochodu, ale można jeszcze osiągnąć więcej albo robiąc specjalny tuning, tak jak miał Mateo wcześniej, chyba stuningowany ten samochód z napędem na 4 koła. Ach, ja nie lubię, jak tak ten samochód jest typowo z napędem na tył, nie lubię robić takiej konwersji z napędem na 4 koła, ale ciekawość mnie zżera, tak samo jakbym chciał ten stelaż do stójki wywalić i zobaczyć, co by się stało, jakby to całe przyspieszenie przełożyć na tylną oś, jakby nie było tego ograniczenia. Strasznie jestem ciekawy, co by się z tymi i z Coppo Camaro i z tym prostokiem stało. Dajmy sobie ten napęd na wszystkie koła. Nie wiem, czy to się opłaca, czy nie. Czy zyskujemy trochę więcej mocy, jak mamy turbo sprężarki? Mocy niewiele, ale zyskujemy wagę i moment obrotowy. A więc... Może to będzie lepsze? Spróbuję ten napęd na wszystkie koła, no ale... Boli mnie, boli bardzo. No co zrobię? No jest jak jest. Okej, okay, tutaj dajemy jeszcze wał napędowy i mamy wyścigowy dyferencjał. No myślę, że będzie źle, no. No będzie źle. Jeszcze antylag! No gdzie on ma wydechy? Pod spodem ma te wydechy. Nie ma tu dużo opcji tuningowych, więc warto chyba przetestować wszystkie, ale antylag się tu na pewno do niczego nie przyda, więc wywalę to. Opony chyba są takie jak powinny być, felgi są takie jak powinny być. Dobra. Instaluję. Mało opcji tuningowych. Więcej waży teraz z tym tuningiem i ma niewiele więcej koni mechanicznych, nie? Tak w stosunku do wagi, bo mamy o 20 kg więcej, a tylko 3 konie mechaniczne więcej. No 20 kg ze względu na napęd na wszystkie koła, prawda? Okej, i teraz możemy jeszcze skrzynię ustawić. I teraz nie róbmy pod VMAXa, a nawet się nie da. Okej, to jest VMAX, ty. To co, on z napędem na wszystkie koła będzie miał wyższego VMAXa? Nie, no chyba nie. Ale spróbuję, bo coś tutaj dziwnego się z biegami dzieje. Czekaj. Weźmy, wydłużmy te biegi. Czekaj, ja to mogę myszką przecież zrobić. Cyk. Tak, nie? Coś takiego. Teraz się tutaj jeszcze dostosuję. Kto z was grał albo gra w Helldivers 2? Ja wam powiem, wy mnie znacie z grania w Fordze, ale wciągnąłem się bez reszty w Helldivers. Nie potrafię sobie pomóc. Wydłużmy te biegi, a potem je sobie skrócę, nie? Bo to można też w jeździe dowolnej robić. Tak, ale tutaj pokazuję taką samą prędkość maksymalną, czyli te 460 km na godzinę. Więc wszystko wskazuje na to, że to jest po prostu takie sztywne ograniczenie tutaj w Forzie Horizon 5 do tych
460. Okej. Ja kiedyś grałem? To jest nowa gra. Bo kiedyś to z 2 miesiące temu. Dobra, i czy to faktycznie będzie miało lepszy start teraz? Spróbujmy. Jak moim zdaniem się popsuł ten start. No, wydaje mi się, że lepiej zrobić ten napęd na tył. Tak jak było. Nie? O, bo tutaj na 4 koła. Nie wiem, no chyba, że chcecie iść na jakieś rajdy tym samochodem. No niektórzy tak lubią. Ale jest to jeden z takich dziwniejszych samochodów w grze i wydaje mi się, że na pewno warto go mieć. W standardzie mamy 1400 koni mechanicznych i ta klasa pojazdów właśnie tak ma. Dobra, jeszcze raz robimy ten tuning. Stawiamy 5-obiegową. Weźmiemy te felgi lżejsze. To jest ciekawe, że dali z tyłu dokładnie te same felgi, które już są w grze. Nie? No dobra. Ale doładowanie dajmy takie. Jest lżejsze. Mocy widzę, że tyle samo. Coś tu się zmienia? Nie. Okej. Dobra. Opony tu żeśmy sprawdzali. Skrzynia też, instalujemy to. No dobra. Dobra, Mateo. Offroad to słabo może być w tym aucie, tak. Była ciekawa ta gra Mikołaj? Okej. Mi się bardzo podoba Helldivers. Ale ETS to ETS, wiadomo. Aha, tutaj jeszcze trzeba te biegi ustawić, nie? Ustawmy te biegi. Co by za wolny nie był, ale też nie ma co przesadzać. Wydaje mi się, że ustawmy na 400 może kilometrów na godzinę. Nie potrzebujemy do dragu większej prędkości, wyższej. Tak myślę. Zaraz przetestujemy i zobaczymy. Okej. Wyścig dragowy. Jesteście gotowi? No to lecimy. PVP. Dragowy. Let's go. To fajnie, że zrobili najszybsze auto do dragu. Że faktycznie ono wygląda jak najszybsze i jest najszybsze. O, może być jednak za nisko ten VMAX. 400? Nie, już tutaj. Widzę, kto wybuchnie? Nie wiem. Szymon, możesz dołączać do mnie, kiedy chcesz, bo mam cię znajomy. Ale świetnie to wygląda, w ogóle ten wstęp. Wszyscy wzięli prostoka. Okej, każdy ma inny tuning. Zobaczymy. Chyba za niski będzie ten VMAX, nie? Prawie równo. Aaaa, za niski jednak. To faktycznie trzeba ustawić te 450, nie? No, za niski, nie starczyło tutaj VMAXa. Fajne to jest. Tak się zastanawiam, nie chcę próbować chyba skrzyni manualnej. Ja myślę, że oni tu też używają sekwencji w tych wyścigach dragowych. Nie wiem jak to jest akurat w tej kategorii. Ale tu nie ma kiedy sprzęgła wcisnąć przecież. Tak się zastanawiam, chciałem kiedyś zobaczyć wnętrze takiej skrzyni. Jak to wygląda, wiesz, jak wygląda przekładanie biegów. Przy takiej prędkości. O, tu się posprzedawały moje SVJ-ty, cholera. Dobra, trzeba na pewno wydłużyć biegi, czyli co? 400, ile? 441, myślę, że będzie spoko. Trzeba sobie odpowiednio ustawić, nie? Bo jak jedynka jest za długa, to on wtedy za bardzo się muli przy tym starcie. W tych samochodach sekwencyjna raczej. No ej, nie wyobrażam sobie, żeby tam było miejsce na jakiekolwiek sprzęgło, nie? Wiesz, chodzi mi o czas.
też za mało. Czyli ustawmy tą domyślną prędkość maksymalną. Czyli 460. O, i tyle będzie chyba okej. A mój! Dobrze, że mam ABS. Tesla V8? A, to mój ulubiony youtuber zrobił Tesla V8. Taki Amerykanin czarnoskóry. Rich? Rich on się chyba nazywa. Rich coś tam. Jest na YouTubie taki ziomek, on jest dobry. No faktycznie, z dwójki coś elegancko. Ty, ale tamten też fajnie wystartował. Tu jakiegoś innego ziomka mieliśmy. Czekaj, czy on ma... O nie, on ma bardzo głupi nick. Ja pierniczę. Powinien bana dostać z taki nick. Dobra, spróbuję teraz z dwójki faktycznie ruszyć i zobaczymy. Ruszy? Tak, Rich Rebuilds. No to jest mój... Jak ja oglądam jego filmy, to sikam. Tak fajnie komentuje. Dobra, startujemy. Kurde. Ej, ja wystartowałem z dwójki teraz, bo... I to on zrzucił na jedynkę sam? O kurde. Co, daleko to leci? Chyba... Jesko by dalej poleciał, nie? A jakie on ma w ogóle te ulepszenia, te takie karmy styly? Well, spiny 2 ma... O, nie mam tyle tych punktów. Skill points. Fajnie jakby to coś więcej dawało, nie? Niż jakieś wheel spiny. No nie wiem. Nie wiem, czy to w Forcie by się dało jakoś zbalansować. Żebyś musiał, wiesz, każdy samochód sobie tymi skillami wymaksować, żeby on miał jakiś tam bonus. Nie? Takie RPG by się trochę zrobiło w Fordzie. Na przykład, nie wiem, odblokowałbyś wyższą trakcję w danym aucie. Myślicie, żeby to przeszło w Fordzie? Że to by miało sens? Znając Fordzie, to by na pewno było zbugowane. Dobra, jeszcze raz spróbuję z tej dwójki ruszyć, bo tu faktycznie jakaś magia się dzieje. Nie, czekaj! Redukuje mi na jedynkę, jak launch control robię. Tak, czyli ja wtedy startowałem z jedynki. Okej, okay. A i tak ładnie wystartował. Jakie felgi wybrałeś! Gotowy. Wystartowałem chyba równo, ale coś mój tuning nie działa raczej na tym. Na dwójce. Ja pierniczę. Fajnie to wygląda, wszyscy teraz zapieprzają w prostokach. Dobre auto, ten gościu, co tutaj z nami się ścigał chwilę, też raczej miał dobry tuning. Dobra, chodźcie, porobię wam jeszcze foty. O, nie wiem, czy dolecę aparatem. A co ty masz? Standardowe malowanie? Patrz. Jak to giga wygląda. On tu w ogóle nie ma świateł? Nie ma światła. Okej, okay, myślałem, że to są takie narysowane. Fajnie. Wow. Jakby tu zdjęcie zrobić? Nawet nie wiem. Patrz, rozmycie ruchu. Giga jest ta grafika tutaj, nie? Coś takiego. Dobra. Robię foto moim YouTube'owym screenshoterem. O, to jest fajne. Patrz. To dobrze wygląda. Tylko oddalę trochę. Fajnie. To jest akurat standardowe malowanie, nie? Czekaj, tutaj widzę, że się zlot zrobił. Jeszcze zrobię. O, pana to. O, jeden się ten zduchował. Czemu ty masz takie felgi, ziomek? Jaka jest historia tych felg? Możesz mi wytłumaczyć? On chciał zrobić sobie, bo to jest Mateo. On chciał zrobić sobie tunera. I wiesz, fajnie obniżony, tutaj spasik jest, wszystko jest. Dał sobie taką felgę. Fajnie to wygląda, nie?
Tak, ojcu od golfa Fele potem potwierdziczył. Chyba tak. Ej, dobre auto, bardzo ciekawe. Obok Copo Camaro chyba będzie jedno z moich takich ulubionych na zloty. Na pewno nie na zloty. Hamuj! O, tutaj z hamulcami będzie ciężko.